Proszę bardzo, jest, zobaczcie, mamy zlecenie na elektryka w końcu. Brakuje mocy w silniku, ale mnie to ciekawi, jak będzie wyglądała naprawa elektryka. I w dodatku jest to Tesla Model 3, zobaczcie, w końcu. Znaczy, to jest, nie no, to jest Model 3, nie? Taki krótki samochód. Cały przeszklony dach, w tym aucie tak jest cały przeszklony. Patrzymy do tyłu, bagażnik, patrzymy do przodu, bagażnik. Jestem ciekawy, bo jeśli chodzi o Tesla, ja ostatnio rozmawiałem z mechanikiem, który naprawia te samochody. Tutaj. Ale patrzcie, teraz muzyka jest na zewnątrz, ciekawe. Dobra, nieważne. Chodźmy sobie na pierwszy podnośnik. Tesla Model 3, no zdecydowanie, też mi się tak wydaje. Inny oczywiście jest przód, światła wyglądają inaczej, ale jest to Tesla, no każdy wie. Dobrze, i do góry. I tak, jeśli chodzi o Teslę, to tutaj mamy jedną taką konkretną jednostkę napędową. Tutaj są inwertery, tutaj jest cała elektronika i zawiera się to tutaj w tym jednym zespole, no nie? To w car mechaniku może troszeczkę inaczej wyglądać, ale generalnie jest to jeden taki element tutaj z tyłu. Natomiast jeśli byście zobaczyli sobie, jak wygląda to w innych elektrykach, to na przykład jakieś inwertery macie, silnik macie z tyłu, inwerter macie z przodu gdzieś tam schowany, elektronikę jakoś dodatkowo macie jeszcze gdzieś indziej. No jakby jest zabawa. Natomiast zobaczcie, wymiana płynów. Tu mamy płyn do spryskiwaczy. Tu mamy serwo hamulcowe, które wygląda zupełnie tak samo jak w każdym innym samochodzie. I tutaj mamy płyn chłodniczy. No i teraz się można zastanowić, dlaczego my mamy płyn chłodniczy w samochodzie elektrycznym? Co tu się nagrzewa? Silnik elektryczny przecież normalnie sobie pracuje. Nie powinien się bardzo nagrzewać, no nie? A no właśnie, w takim samochodzie nagrzewają się urządzenia elektroniczne. Inwertery, tutaj mamy jakieś ładowarka, sterownik, to cała elektronika, ona potrzebuje po prostu chłodzenia. W dodatku te Tesle mają dosyć dużą moc obliczeniową, więc takie jeżdżące komputery też potrzebują chłodzenia, nie? I od tego są te płyny chłodnicze. Oczywiście to nie wygląda może tak jak tam, ale możemy sobie powymieniać. Możesz powiedzieć, jak te płyny spuścić, bo nie mogę do tego dojść. Oczywiście, pokażę ci. To jest rzecz, z którą ja się też męczyłem i nie wiedziałem, jak to zrobić w tym car mechaniku. Więc żeby spuścić płyny, to musisz zrobić tak. No załóżmy, że ten płyn chłodniczy i tak coś tam musimy powymieniać z tyłu. Więc odkręcasz sobie ten kurek i teraz... Czekaj, sorry, nie odkręcasz kurka. Klikasz prawy przycisk myszy na to, bierzesz sobie narzędzia dodatkowe tutaj i wybierasz sobie odsysarka. Teraz masz pyk, odsysarkę, odsysa ci ten płyn i masz po robocie. Ja cię bardzo dobrze rozumiem, dlatego ci to pokazałem, bo ja też spędziłem jakieś pół godziny nad tym i zastanawiam się, jak to zrobić, albo dostawałem karę, że odinstalowałem jakąś część i nie wiedziałem, dlaczego dostałem karę. Podobno więcej stacji ładowania jest na Litwie niż w Polsce. Nie wiem, nie jeździłem Teslą, nie mam pojęcia, jak to wygląda w Polsce. Dobrze, ale jeśli chodzi o odinstalowywanie tego wszystkiego. Dostęp z komory silnika. Co ty nie powiesz? A jak do tej komory silnika się teraz dostać? No, zobaczmy. Otwieramy bagażnik, otwieramy pokrywę silnika, zobaczcie. I dopiero tu klikamy na ten silnik. Ha! Dobrze, już widzimy, że tutaj niektóre części są zardzewiałe. To nie jest zadanie fabularne, ale po prostu chcę to bardzo zrobić, bo jestem ciekawy, jak to zrobili w tym car mechaniku. Ściągamy sobie obudowę, bo tutaj trzeba powymieniać parę rzeczy. Widzimy, że to zardzewiało, to na pewno trzeba to wymienić. Patrzcie, ile tutaj różnych rzeczy jest. Czy oni to faktycznie w prawdziwości rozkręcali taki silnik Tesli i ten cały zespół i to sprawdzali i przełożyli to do gry na przykład, albo może, nie wiem, gdzieś na necie popatrzyli, jak ktoś inny to rozbiera i zrobili zdjęcia i sami zrobili to w grze. Ciężko powiedzieć. Dobrze, będziemy musieli wymienić ten sterownik, więc ściągamy sobie konwerter, ściągamy sobie łącznik kondensatorów jakichś. Zobacz, tutaj mamy prostownik ładujący. To generalnie jest w dobrym stanie, tylko jakby ta miska jest w złym. Sprawdź koniecznie jego głos. Jasne, będziemy musieli to badać. Też jestem ciekawy, jak to zrobili w tym car mechaniku. Bo muszę wam przyznać, dźwięki samochodów są przeciętne tutaj w tej grze. Także jestem ciekawy, jak zrobili tego elektryka. No dobrze, 29% mamy tego. Także będziemy musieli to wymienić. Ładowarka wygląda chyba dobrze. Zobaczmy na to zlecenie jeszcze raz. Brakuje mocy w silniku. Aha,
Aha, tutaj jakiś sterownik też, tak? I kable. Dobra, to już generalnie to, co żeśmy znaleźli, nie? Płyn do spryskiwaczy, wymień. Zobaczcie, tutaj mamy same wymiany. Hamulcowy, spryskiwaczy... Wymiana płynu do spryskiwaczy... Czy ktoś z was wymieniał płyn do spryskiwaczy? Wyspryskasz go i tyle, nie wymienia się tego, no. No ja nie rozumiem. Ja nigdy nie wymieniałem płynu do spryskiwaczy. Po prostu go zużywałem i tyle. A czekaj, tu mamy jakąś skrzynię. Otwieramy. Spoko, że te skrzynie dodali. Zawsze jakiś tam element hazardu. Dobrze, bonus. A co to jest? Gdzie się to zużywa? Niebieskie coś. Dobra, nieważne. Okej, okay. Czyli tak, to mamy do naprawy. I kable też mamy do naprawy. I właściwie tyle. Tak, naprawiamy sobie Teslę, bardzo ciekawa sprawa. Montujemy z powrotem. Ja nie potrafię brzydzać swojego niku. Co, ja nie kupiłem tego, co trzeba? Aha, bo ja tego nie kupiłem jeszcze, dobra. Nie potrafię brzydzać swojego niku. Nie będę próbował, bo coś pomieszam. To są części do ulepszenia, tak? Aż w warsztacie... Na zewnątrz to? Nie no, my to zaraz posprzedajemy, no lajcie. Chodźmy do elektroniki. Kable... Kupimy. To mamy. To nie. I sterownik. Dobrze, mamy ten sterownik. Montujemy to. Ciekawe, czy tak faktycznie w Tesli jest, że się wchodzi do silnika od strony bagażnika. Czy raczej wszystko się robi na podnośniku? Nie mam pojęcia. Czy według mnie CMS jest warty kupna? No każdy powinien sam się zastanowić, czy jest to gra dla niego, nie? Jeden powie, że się opłacało, a drugi powie, że nie. Mi się ta gra podoba. Dobrze, montujemy to. Sterownik ładujący. Tak? Chyba ten. To... Spoko, że te elektryki są. Właściwie to są chyba tylko 3 czy 2 elektryki. Ale zawsze coś. Tak, ta gra jest zdecydowanie bardziej przyjemniejsza, dlatego że łatwiej jest kupować części do wymiany. Dużo łatwiej. Okej, to mamy zrobione i właściwie to chyba tyle, jeśli chodzi o elektrykę i takie o rzeczy. Teraz musimy tutaj... Poczekaj. Tryb montażu to chyba... O, właśnie. Pokrywa silnika, musimy to zainstalować, bo bez tego samochód nie pojedzie ani metra. Ale patrzcie, nie ma możliwości zamknięcia maski, znaczy pokrywy. O, już mam. Dobra, nieważne. I teraz musimy odessać wszystkie płyny, nawet płyn do spryskiwaczy. Czy ktoś z was odsysał płyn do spryskiwaczy kiedykolwiek? Ja nigdy. Wyspryskujesz go i tyle. Chyba, że ktoś tutaj mleka nalał, no to rozumiem, że chce wymienić, ale przeważnie to się nie robi tego. Na przykład optymalizm, w menu jeżdżąca sama mysz, a może, to znaczy jeżdżąca sama mysz może wynikać z tego, że masz brudną podkładkę pod mysz na przykład. Dobra, wymieniamy. Japończycy zgrywają takich ekologicznych, a aut z instalacją gazową tam nie spotkasz. Może zajmują się ekologią na innym poziomie. Zresztą Japończycy mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć tych, no jak to się mówi, pociągów, nie? Linii kolejowych, więc oni tak naprawdę nie muszą aż tak dużo mieć tych samochodów. Może dla nich to nie jest taki... Oni się tak na tym nie skupiają, żeby, wiesz, samochody mieć konkretnie na jakieś tam paliwo, czy elektryczne, czy na gaz, tylko może na czymś innym oszczędzają tą, jak to się mówi, oszczędzają przyrodę, o. Dobrze! I teraz gwóźdź programu. Czy ten samochód w ogóle będzie brzmiał? Chodźmy na tor wyścigowy. Zobaczcie, zupełnie inny zegar jest. Samochód z zewnątrz wygląda sobie tak. Dodajemy gazu, uwaga, jestem cicho. No jest jakiś dźwięk. Bardzo cichy. Tak wygląda palenie kap. To coś tam słychać, nie? O. No dobra, sprawdziliśmy sobie na torze testowym. Jest tak jak w prawdziwości, mówisz? No dobra, naprawiliśmy sobie pierwszego elektryka. Naprawa była nieskomplikowana, no. Widzieliście, że tam było kilka elementów i głównie to były te... z napędu, no nie? Wynikające. Gdzieś tutaj te... Ale jest w sumie tak jak w Tesli. Też mamy tutaj jeden taki. Tylko w Tesli to chyba trochę inaczej wygląda, ale nie jestem pewny. Na pewno jest jakaś przekładnia w Tesli, tylko ona chyba jest bardziej zintegrowana z tym? Nie mam pojęcia. Ciekawe to jest. Przyspieszenie od zera do setki. A, nie śmiejcie się, można to sprawdzić. Nie ma żartów. To można było chyba sprawdzić na dragu. Długa, prosta. Tutaj to ładnie pokazuje. Uwaga. Tutaj nam się to powinno pojawiać. Ile od zera? Mam nadzieję, że kamerką nie będę wam zasłaniał. No sorry, elektryka nie słychać. A niektóre słychać. Dobra.
Prędkość maksymalną możemy tutaj zmierzyć, ale czy przyspieszenie będzie? Chyba gdzieś się to pokazywało. Nie, nie ma, zobaczcie. Wydawało mi się, że gdzieś jest. Jak stodoły działają w tej grze? Jeszcze nie doszedłem do tego. Ja też nie mam 10 poziomu. Żeby stodoły odblokować, trzeba mieć 10, no nie? 187, 188. Ale nie ma tutaj ile od 0 do setki, co i jak. Możemy policzyć. Liczymy od 0 do setki. Uwaga. 6,5! 6,5 około. W tych skrzyniach jakieś mapki można zdobywać. Tak, już dzisiaj kilka mapek zdobyłem. Właściwie to dwie takie same. Do właśnie tej stodoły. Kurde. Ludzie mówią, że Tesla bardziej ekologiczna niż normalne auta i może to być prawda, ale wyprodukowanie już więcej zanieczyszcza. Mnie tak naprawdę, znaczy wyprodukowanie to jedna rzecz, nie? Że tam... Te baterie są takie szkodliwe, ale mnie niepokoi jedna rzecz, że wiesz, jak Tesla stuknie się od boku i twierdzi się, że ma uszkodzony moduł baterii, to cały samochód jest na złom. I tak jak sprawdzałem sobie, ile by kosztowała wymiana baterii w moim monocyklu. No tak, cały monocykl kosztuje 6,5 tysiąca nowy, a wymiana baterii 4,5 tysiąca. Baterii, nie? Całego tego zestawu baterii, tyle kosztuje. Także naprawdę, to nie jest żart, że te ogniwa tyle kosztują i że to jest duża, jakby spora część jakby ceny całego samochodu, no nie? To nie jest żart! Zobaczcie, tutaj jeszcze mamy środek tej Tesli, mamy taki ekran, cup holdery, jakieś tam zegary, ale generalnie tak, czysto, no nie? Tak jak w Tesli. Ja generalnie jestem fanem Tesli, mam nadzieję tylko, że wymyślą jakiś lepszy patent na magazynowanie tej energii, bo no jednak na obecną chwilę jest to słabe, nie? Dobra, my sobie zlecenie skończyliśmy, dostaniemy za to trochę kasy, 1000, mało tak naprawdę. Ja myślę, że jak ja bym się przejechał Teslą, to bym już nigdy żadnego innego samochodu nie chciał. Ja nawet, wiesz co, ja nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest dodać gaz i od razu mieć to przyspieszenie, nie? Bo jak w samochodzie... Dodajesz gaz, takim spalinowym, dodajesz gaz, to po jakimś czasie dopiero masz to przyspieszenie. I do mnie to nie dociera, nie? Chciałbym tego doświadczyć kiedyś. O Boże. Także co, naprawiliśmy sobie Teslę. Moi drodzy, tak to wyglądało. Jestem zadowolony, fajnie, że będziemy mogli sobie też te ogniwa tutaj powymieniać. To jest spoko opcja. To jest to najnowsze DLC, które zostało dodane. Jeszcze w tej liście DLC dodali, w tych nowych dwóch DLC dodali markę Nissan i tu faktycznie będziemy mieli GTR-ka do naprawy, będziemy mieli jakąś Fairlady starą, będziemy mieli 370, będziemy mieli Silvię i już, nic więcej, 370. No i tyle. Także zobaczcie, dopiero co gra wyszła, już wyszły dwa nowe DLC, bo też się pytaliście, czy opłaca się kupić tę grę, czy nie opłaca. Poprzedni Car Mechanic, Car Mechanic 2018. Zobaczcie sobie, ile tutaj twórcy wspierali tę grę, ile tu jest dodatków, ile tu jest rozszerzeń do tej gry. Naprawdę dużo. One teraz są zresztą na przecenie. Łącznie chyba 17 różnych rozszerzeń. I zobaczcie, macie tu Mazdę, macie Dodge'a do naprawiania, tu macie tuning jakiś, tu macie Jeepa, macie jakiś dodatek z Mercedesem, macie dodatek z Felgami. Też mogliście sobie na przykład odzyskać jakiś samochód i sobie go stuningować i mieć swój. Chociaż tak, ja nie czułem takiej potrzeby, bo gdzie się nacieszyć tym samochodem, no nie? Tutaj też możemy sobie wyjść z tego warsztatu i właściwie tyle. Możemy tutaj trochę pochodzić. Nawet chyba jakbyśmy mieli swój samochód, chociaż jeszcze nie mam swojego tutaj samochodu, więc ciężko mi powiedzieć, ale nawet jakbyście mieli ten taki swój samochód, to i tak nie możecie się nim chociażby tutaj po tym placu poruszać. I to mnie boli, no. Tu jest jakaś laweta, nią chyba też nie możemy pojeździć. No takie... Czy jest Golf 1 w tej grze? No jest to polska gra. Trudno by było, gdyby twórcy nie dali takiej ikony. Na szczęście możemy to sprawdzić, możemy sobie wejść w tablet, możemy sobie wejść w sklep z karoserią i tu mamy listę wszystkich samochodów i możemy po prostu popatrzeć, czy nie ma Golfa. O, jest tu coś typu Corvetta, jest coś typu Camaro, tutaj jest jakiś stary samochód, jakiś, tu jest chyba Firebird, tu jest coś a la Range Rover albo coś, tu jest chyba Dodge Challenger, tu jest chyba Viper albo Ferrari, chyba Viper. Chyba go naprawia. O, jest Golf, ale dwójka. Jest Golf dwójka do naprawiania.
jest jakaś BMW M5, no i tu jest... O Boże, co to zrobili z tą Audisą? Przecież to wygląda tu jak od jakiejś albo coś takiego. Tu jest Diablo, zobaczcie. Też oczywiście jakaś fejkowa marka jest. SLS, chyba wam zasłaniam trochę kamerką, nie? Tutaj mamy Toyotę, tą charakterystyczną, ale Golfa jedynki chyba nie widzę. Dwójka była, dwójka jest, jedynki nie ma. Przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie później. Tak, Car Mechanic Simulator to jest polska gra. Zdecydowanie.